Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że przez 20 lat mojego chodzenia z Bogiem Bóg mnie cały czas zabezpiecza. Niczego mi nie brakuje. Musiałam się stać pokornym człowiekiem, żeby żyć z waszych pieniędzy. I z pieniędzy w ogóle ludzi. W zeszłym tygodniu wstałam rano i miałam taką myśl. Kup sobie buty. Głosisz Ewangelię. Ja mam skromne serce. Chciałam na to nie odpowiedzieć. I nie kupić sobie tych butów. Ale ta myśl cały czas we mnie była. Cichutka. Kup sobie buty. Jesteś ewangelistą. Głosisz Ewangelię. Kupiłam sobie buty. W środę przyjechałam na modlitwę. Ktoś do mnie podszedł i mówi, wiesz, taką miałam myśl, żeby ci dać pieniądze. Ja mówię, dziękuję. Tylko to są pieniądze, mówi, dla ciebie. Ja mówię, okej. Bóg się o nas troszczy. Wierzycie w to, że On się o nas troszczy? Chciałabym was nakarmić dzisiaj. I wierzę w to, że na podstawie tego, co będę mówiła, każdy z was coś dla siebie będzie mógł wziąć. Chciałabym powiedzieć o takiej duchowej zasadzie. Chciałabym powiedzieć na temat czasu przejścia, czyli jak przejść i co robić, żeby się nie zgubić w nowej rzeczy. Jak przejść ze starego do nowego. Księga Izajasza 42:9. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. To bardzo mocny, proroczy tekst proroka Izajasza. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Autor tych słów jest w miejscu, że przeszłość jest za nim. Czyli jest w miejscu przejścia. Przeszłość ma to do siebie, że jest co? Zamknięta. I że jest za nami. Izajasz 42:9. To jest mega ważna informacja, że przeszłość jest za nami. 2 Koryntian 5:17. Ogłaszamy to jako nowe stworzenia, że stare przeminęło. Prawda? Stare przeminęło, to Bóg. To jest w ogóle podstawa naszego funkcjonowania, podstawa w ogóle tego, żeby uchwycić się nowego życia. Tego czegoś, co w ogóle Jezus dla nas zwyciężył na krzyżu Golgoty. Kiedy przychodzimy do Jezusa, to stare przeminęło, tak? Nie ciągniemy jakiegoś trupa starego ze sobą, tylko wierzymy w to, że stare przeminęło, prawda? Aktem wiary odcinamy się od starego życia. To, co trzeba uzdrowić, uzdrawiamy, a resztę po prostu musimy odciąć jak skalpelem. Czyli prorok mówi o tym, że to jest jakieś miejsce przejścia. I to są bardzo ważne słowa prorocze. Oto wydarzenia dawne już się dokonały, a ja już nie będę o nich gadał. Wydarzenia się wczorajsze dokonały. Nie będę o nich już gadał. Lepiej jest mówić o tym, co ma nadejść. Wiecie, kiedy czytałam to sobie, kiedy sobie rozważałam w ogóle to słowo, to sama się w ogóle zorientowałam, że i ja, i ludzie, którzy mnie otaczają, i ludzie, z którymi też się spotykam, i w ogóle my jako ludzie, nieważne czy wierzący, czy niewierzący, mamy tendencję do tego, że rozmawiamy o
w wydarzeniach, które już miały miejsce. Nawet jeśli w tych zeszłych wydarzeniach popełniliśmy jakieś błędy, to przeszłość ma to do siebie, że my jej nie jesteśmy w stanie zmienić. My nie jesteśmy w stanie przywołać pewnego w ogóle wydarzenia, żebyśmy byli się w stanie lepiej w tym wydarzeniu zachować. To jest mocna informacja. Nie wspominam dawnych wydarzeń. Przeszłość jest domknięta. Nie da się jej cofnąć. Nie da się przywrócić jakiegoś wydarzenia, na przykład właśnie, żeby zachować się lepiej. Te słowa proroka mówią nam o tym, aby mówić do przyszłości, aby mówić do jutra, przeżywać dzisiaj. Z wczoraj to tylko i wyłącznie wnioski wyciągamy. Z wczoraj wyciągamy wnioski po to, żeby nie popełnić jeszcze raz tych samych błędów. Dziś przeżywamy to, co wiemy i mówimy do jutra to, co chcemy, aby było. To mówią te słowa. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. A więc słowa proroka wzywają nas do tego, aby mówić o tym, co ma nadejść. Że kiedy rzeczy będą się działy, to nie będziemy, wiecie, jak dzieciaki we mgle, że na przykład coś się wydarzyło. Tak? To jest bardzo ważna w ogóle informacja, ponieważ my nazywamy się ruchem proroczym. Ruchem apostolsko-proroczym. My mamy wielokrotnie wiedzieć, co się wydarzy naprzód, a nie być zaskoczonymi sytuacjami, które co robią? Które przychodzą. Bo wtedy właśnie jesteśmy jak dzieci we mgle. Próbujemy wtedy tak zwany czerwony węgielek w ogóle przekładać z ręki do ręki i mówimy, ty to teraz ponieś, ty to teraz ponieś, ty to teraz ponieś. Księga Amosa 3:7. Zaiste nie czyni wszechmocny Pan niczego, zanim nie objawi tego swoim sługom, prorokom. Dzisiaj mówią ludzie, że najcenniejsza jest wiedza i informacja o tym, co przychodzi. To bardzo ważne. Wspominanie przeszłości, rozważanie jej, analizowanie, zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby, jest śmiercionośne. Spójrz w swoje serce, nie musisz podnosić ręki, to nie chodzi o jakąkolwiek deklarację wypełnienia jakiegoś pitu duchowego. Wiecie, to tak sami dla siebie, nie? Ponieważ każdy z nas ciężar swój własny poniesie. Każdy z nas odpowie przed Bogiem za swoje powołanie. Za swoje powołanie. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności. My zbiorowo, to my się zbieramy jako ci, którzy zebrali się według swojego rodzaju. Rozumiecie? Wszechmocny Pan nas połączył, ponieważ to samo mamy w sercu. Chcemy iść w tym samym kierunku. Wy rozpoznaliście nas, a my rozpoznaliśmy was. I chcemy w tym samym kierunku pójść. Ale każdy z nas poniesie, że tak powiem, odpowiedzialność za siebie samego. I skupianie się na tym, co było w ogóle wczoraj, analizowanie w ogóle tego, zastanawianie się teraz przez kolejny tydzień, co mogę zrobić, żeby to naprawić. Nic nie możesz zrobić. A pójście w tym kierunku w ogóle myślowym powoduje, że to nam siłę odbiera. Siły nam to odbiera i nie możemy wtedy realizować tego, co powiedział prorok Izajasz. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Wiecie, że to wymaga odwagi? To wymaga w ogóle bardzo dużej odwagi. I dla proroka, i dla zwykłego człowieka. Żeby mówić do swojego życia w przyszłość. W przyszłość. Jak chcę mieć. Jak jutro będę miał, mówię dzisiaj. Czyli wydarzenia dawne już się dokonały, a my mamy się skupić na tym, co nadejdzie. Na nowym. I teraz taki krótki teścik. Sama go sobie zrobiłam. Czy siedzisz w przeszłości, czy mówisz do przyszłości? Czy siedzisz w przeszłości, czy mówisz do przyszłości? Na przykład, gdyby moi rodzice nie byli tacy, to ja też bym taki nie był. Gdybym nie spotkał tych ludzi, to bym nie wpadł do tego dołu.
Jakbym się nie połączył w tą znajomość, to rzeczy by wyglądały zupełnie inaczej. Gdybym się nie wplątał w tą relację biznesową, byłoby też zupełnie inaczej. Ale to jest śmiercionośne. Rodzice byli, jacy byli. Tak. Rodzice byli, jacy byli. Pewne rzeczy trzeba uzdrowić, a od pewnych, kochani, trzeba się radykalnie odciąć. Radykalnie. Rozważanie tych klimatów i rozważanie tych tematów jest śmiercionośne. To nas po prostu osłabia. Doświadczyłeś jakiejś porażki finansowej? Na tamten czas tylko i wyłącznie tyle widziałeś. Wszedłeś w tą relację, bo wierzyłeś, że będzie ok. Pomyliłeś się? Trudno. Trudno. I dalej trzeba mówić do przyszłości. Nie mówić o tym, co było. Rzeczy dawne, one się już dokonały. Zamykaj każdego dnia definitywnie wczoraj. Wiecie, że te prawdy Boże, które my wyznajemy, stare przeminęło, oto wszystko Bóg uczynił nowym. To są prawdy, które trzeba głęboko przeżywać i trzeba nimi żyć. Każdego dnia, kiedy wstajemy rano, torpeduje nas mnóstwo informacji. Otwieramy skrzynki mailowe, otwieramy nasze telefony. Po prostu dzwonią telefony. I od pewnych rzeczy trzeba się odcinać i mówić do swojej przyszłości, i mówić do jutra. Jak chcę, aby wyglądało moje jutro. I to musi być umiejętność, którą posiądziemy, którą posiądzie każdy z nas, żeby zamykać jutro. Wczoraj zamykać. Wczoraj jest zamknięte. Wczoraj jest zamknięte. A wiecie, jak czasami jest? Z wyznaniem na ustach, tak? Że jestem nowym stworzeniem i stare przeminęło, tak? Ale życie tak naprawdę starymi informacjami. Zobacz, czym jesteś nakręcony. Zobacz, co cię napędza. Czym jesteś nakręcony? Co cię napędza? Co cię napędza każdego dnia? Bo to, co cię napędza, to ci pozwoli mówić do przyszłości. Jeśli ja jestem napędzona ewangelizacją, to ja o tej ewangelizacji myślę. Ja się modlę. Ja wiem, co chcę głosić. Ja wiem, jakie piosenki chcę śpiewać. Ja wiem, w jakim miejscu chcę stanąć. Ja spotykam tych ludzi na ulicach, o których ja się modlę. To mnie napędza, to mnie nakręca. Co cię napędza, co cię nakręca? To, co cię napędza i to, co cię nakręca, to cię spotka. Przeszłość cię napędza? Spójrzcie w takie rzeczy. Jeżeli jesteś człowiekiem przyszłości, to będziesz patrzył do przodu, przed siebie. W tym czymś trzeba się po prostu potrenować. Zobacz dalej, co mówi do nich prorok. A to, co ma nastać, ja zwiastuję wam, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. To jest coś, czego nie widać. Jutra nie widać, ale do jutra możemy mówić. W wierze, językiem nieba. Mówię do jutra. I trzeba samemu w ogóle zadać sobie to pytanie. Jak spędzam poniedziałek? Jak spędzam wtorek? Jak spędzam w środę? Czy w poniedziałek mówię do wtorku? Czy we wtorek mówię do środy? Czy jednak nie żyję tak? Tylko żyję cały czas starymi wydarzeniami. Żyję cały czas starymi informacjami. Żyję informacjami, które mnie obciążają. Nie mam na nie żadnego wpływu. Nic nie mogę zmienić. A dalej w tym siedzę. I te słowa, które mówi prorok, to są słowa tak naprawdę odważnego w ogóle człowieka. Odważnego człowieka, który w wierze mówi do swojego jutra. On mówi w przyszłość. I teraz zobacz, jakim jesteś człowiekiem na co dzień.
Ludzie przyszłości to ludzie tacy, że jak pojawia się jakaś fala życiowa, to oni się po prostu na niej ślizgają. A ludzie przeszłości to są ludzie, których każda fala rozwala. Fala powoduje to, że w ogóle ludzie natychmiast siedzą na dnie. Fala jednych wyrzuca na brzeg, a innych wzbija w ogóle w górę. I teraz zobacz, jakim jesteś człowiekiem. Bo człowiek w ogóle, który jest pozytywny, człowiek, który mówi do swojej przyszłości, wiesz o co chodzi, to ta fala w ogóle, która przychodzi, to ona tego człowieka w ogóle wzbija w górę. A człowiek, który żyje przeszłością, ta sama fala, która wzbija tego człowieka jednego do przodu, który będzie surfował, tego samego człowieka pociągnie na dno. I teraz kilka praktycznych wskazówek. Cały czas będę mówiła z tego Izajasza 42. Teraz Izajasza 42, 10. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Jak żyć życiem przyszłości. I nie chodzi o to, że śpiewać Panu pieśń nową to jest to, że masz przyjść i śpiewać w chórze. Nie, ja o tym mówię. Śpiewać Panu pieśń nową to jest pewnego rodzaju informacja o tym, że prorok mówi o obrzezanym języku. Śpiewać Panu pieśń nową, czyli ja każdego dnia mówię w ogóle do swojej przyszłości. To jest to, że mój język jest obrzezany i mówię językiem wiary. Mówię do przyszłości i każdego dnia kształtuję tą przyszłość. Jeśli ciągle jesteś na brzegu i nie możesz wystartować, świadczy to o tym, że jesteś człowiekiem przeszłości, a twój język wspomina rzeczy dawne. Wiecie, że od pewnych rzeczy po prostu trzeba się odciąć radykalnie. Tak jak jest chirurgiczne cięcie skalpelem, ono jest radykalne, proste, równe. Tak od przeszłości należy się po prostu odciąć. Amen. Śpiewaj pieśń nową. Naucz się języka, po którym się porusza Duch Święty. Naucz się języka wiary, naucz się języka prawdy. Naucz się języka takiego, na który odpowiada niebo. To jest pewnego rodzaju częstotliwość mówienia. Kiedy się odpowiednio mówi do tego, co ma nastąpić w ogóle jutro, to te rzeczy będą się manifestowały. Wiecie, wiele moich takich moich ludzkich pragnień, moich po prostu marzeń, one się jak gdyby ziściły teraz. O właśnie. Moje płyty, które dostałam dzisiaj. Ja na początku swojego nowego narodzenia postanowiłam, byłam posłuszna Arturowi i odpowiedziałam na tę prawdę, że ja i dom mój służyć będziemy Bogu. I po wielu latach mojego wiernego służenia. Na samym początku jako pomoc, a potem odpowiedziałam Bogu na swoje powołanie. Nie mam domu, jak wielu z was, i wcale wam nie zazdroszczę. Mam małe mieszkanie w bloku, ale dobre. Odziedziczyłam pokój po mojej teściowej i Artur mi sprezentował gramofon. I Bóg spełnia moje marzenia. Mogę włączać sobie gramofon i słuchać płyt. Mówiłam do mojej przyszłości, że chciałabym mieć gramofon, chciałabym mieć płyty. I mam. Oczywiście to jest jakiś prosty przykład. Ale to te proste rzeczy nas cieszą. To te proste rzeczy każdego dnia, one po prostu powodują, że twoje serce będzie zaspokojone. To, o czym dzisiaj powiedział Artur, o zaspokojonym sercu, o niebyciu głodnym, to te proste rzeczy muszą być zaspokojone w nas. Te proste rzeczy, do których tęskni serce twoje. Proste przytulenie, prosty uśmiech, proste bycie sympatycznym jeden dla drugiego. Takie proste rzeczy. To, co zawsze mówiliśmy, będziesz szczęśliwy w swoim życiu prywatnym, z tego będzie się wywodziła twoja służba. Służba jest wynikiem twojego prywatnego szczęścia. Służba jest wynikiem tego, że ty jesteś zaspokojony. Służba jest wynikiem tego, że ty jesteś szczęśliwy.
Służba jest wynikiem tego, że ty w ogóle chcesz gdzieś iść, ponieważ Pańskie Słowo mówi, że oto Bóg daje chcenie i wykonanie. Ja też sama nie wierzę w ogóle w to, że można człowieka pędzić batem i zapędzić go gdzieś na ewangelizację. To znaczy do pewnego momentu tak i będziemy mieli jakieś rzemieślnicze ruchy. Wiecie, po prostu gdzieś tam jakiś po prostu rzemieślnik będzie sobie stał i coś będzie robił. Ale my w rezultacie musimy wiedzieć, do czego bije nasze serce. Ty musisz wiedzieć, do czego bije twoje serce. Ja muszę wiedzieć, do czego bije moje serce. A więc śpiewaj Panu pieśń nową. Mów do jutra. Mów do tego, kim jesteś. Musisz wiedzieć, kim jesteś. To jest twoja odpowiedzialność. To, kim jesteś, to, czego pragniesz, to jest twoja odpowiedzialność. To ty to musisz wiedzieć. Ty musisz po prostu wiedzieć, kim jesteś. Kiedy wiemy, jaka będzie nasza przyszłość, a będzie dobra, ponieważ wierzymy w to, że Bóg jest dobry, tak? To my się nie dajemy zastraszać takimi rzeczami, że będzie wojna, że łeb ci w ogóle gdzieś tam po prostu urwał i tak dalej. Ilekroć były ciężkie czasy, jak czytacie Słowo Boże, wiecie, że w ogóle Bóg opiekował się swoim ludem. Kiedy był głód w Izraelu, tak? To lud Boży mieszkał bezpiecznie w ziemi Goszen. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Bo Bóg jest dobry. I tych przykładów o dobroci Boga, o Bożym zaopatrzeniu, o Bożej przychylności jest masa. Masa. Kiedy była rzeź spowodowana przez Heroda, to zostali zabezpieczeni, tak? Bóg ich ochronił krwią baranka. I jeszcze posłał mędrców i jeszcze mieli kasę, mirrę, kadzidła i tak dalej. Tylko nie bądź człowiekiem przeszłości. Nie siedź każdego dnia i nie wspominaj właśnie wczoraj, gdybym jednak to zrobił, to by było coś innego, bo to jest wkrętka diabelska. To jest wkrętka diabelska, żeby siedzieć w tym wczorajszym dniu i żeby wczorajszą porażkę, wczorajszy niedosyt, wczorajszy ból przywoływać kolejnego dnia i to rozważać. To jest coś, co podcina skrzydła. To jest coś, co odbiera w ogóle chęć do takiego w ogóle funkcjonowania. Kochani, uśmiechnijcie się, bo nie mogę głosić dalej. Wydajcie z siebie jakikolwiek w ogóle, nie wiem, odetchnijcie, uśmiechnijcie się, mrugnijcie okiem, mlaśnijcie, zaklaszcie, w ogóle nie wiem, nogę na nogę w ogóle załóżcie. To nie jest komnata śpiącej królewny. Ludzie, my jesteśmy Kościół przebudzeniowy. Jakiekolwiek trudne rzeczy będą się wśród nas działy, jakiekolwiek trudne poselstwa będziemy w ogóle głosić, to my nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują. To my nie jesteśmy z tych, którzy w ogóle się, nie wiem, zapadają w ogóle wewnątrz w ogóle siebie i teraz właśnie siedzimy, jakbyśmy mieli za chwilę iść, nie, skazani na Shawshank. No nie, nie, słuchajcie. Spójrzcie na Domana, jak wygląda. Izajasz 42:11. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy ciągną, i ci, którzy nią ciągną. Osiedla, gdzie mieszkają Kadaryńczycy, niech się głośno weselą. Mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Każda pustynia i każda dziura w twoim życiu musi nauczyć się nowej pieśni. Jakikolwiek brak dzisiaj rozpoznajesz, cokolwiek w ogóle masz, zacznij do tego mówić. Ty nie musisz w tej dziurze siedzieć i nie musisz siedzieć w ogóle w tym braku. Zaopatrzenie jest, jedzenie jest. Czemu nie jesz, nie wiem. To jest jakby to na to pytanie musi po prostu odpowiedzieć sobie każdy człowiek. Ale ja uważam, że tym potwornym mykiem diabelskim to jest to siedzenie we wczoraj. Siedzenie w dawnych wydarzeniach. Siedzenie we wczorajszych informacjach. Siedzenie we wczorajszych wiadomościach. Analizowanie ich. Właśnie, o, gdybym wczoraj... W ogóle odetnij to. Odetnij to skalpelem. Każda pustynia i każda dziura w swoim życiu musi się nauczyć nowej pieśni, musi nauczyć się nowego języka, języka wiary, języka prawdy.
każda krzywizna wobec Boga, wobec Bożych prawd, to co jest w poprzek w ogóle Boga, musi się poddać nowemu językowi. Każda dzicz przeszłości musi być ujarzmiona. I to są rzeczy, które musi zrobić każdy człowiek. Popatrzcie, jesteśmy jakąś grupą i to ja to jak na to tak patrzę, to tak jakbyśmy wszyscy trzepali ciągle ten sam dywan. Trzepała Zośka dywan, z dywanu leciał kurz. Każdy z nas ma swoją własną odpowiedzialność. Mówienie do pustyni, mówienie do dziury, mówienie do braku, to jest twoja odpowiedzialność. Zgadzacie się z tym? Amen. Mówienie do mojego braku to jest moja odpowiedzialność. Mówienie do mojej pustyni to moja odpowiedzialność. Popatrzcie, no mamy w niedzielę szabat mieć, tak? Szabat mamy przeżywać. Szabat. Co się dzieje, kiedy jesteśmy ludźmi przyszłości, a nasz język wypowiada życie? To ta częstotliwość i ta determinacja mówienia do przyszłości powoduje to. Izajasz 42, 13. Pan wyrusza jak bohater. Jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Ale kiedy tak się dzieje? Kiedy my mówimy. Kiedy ty mówisz do pewnej rzeczywistości, kiedy ty nie milczysz. Popatrzcie, to taka prosta w ogóle informacja. Gdy złodziej przychodzi do twojego domu, często dajemy te przykłady. Kiedy złodziej przychodzi do twojego domu, to wpuszczasz złodzieja? Nie, nie wpuszczasz złodzieja. A więc kiedy przychodzi diabeł do twojego życia, kiedy cię okrada, kiedy okrada cię z radości, kiedy okrada cię w ogóle z realności przeżywania prawd Bożych, to milczysz? Milczysz czy mówisz? Co robisz na co dzień? Milczysz czy mówisz? Zamykasz się w sobie? Zakładasz czapkę? Wychodzisz? Czy raczej bierzesz byka za rogi i mówisz do tej rzeczywistości i mówisz do tego braku? I teraz zobacz właśnie, jakim człowiekiem jesteś. Bo to, kiedy będziemy mówić do naszej przyszłości, jeśli będziemy w ogóle robić takie lotnisko dla Ducha Świętego, to słowo nam mówi, co się w naszym życiu będzie działo. To sam Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk i nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Kiedy mówimy mu językiem nieba, to niebo reaguje. I nie chodzi tutaj, kochani, o wypowiadanie sentymentalnych, ładnych słów. To jest język prawdy. To jest język prawdy, że jest dla nas zaopatrzenie, że jest dla nas powodzenie. Że jest dla nas szczęście, że jest dla nas siła, że jest dla nas realna radość. Nie, że każdego dnia, kiedy jesteś w pracy, to ludzie ze świata wyglądają lepiej od ciebie. Oni są bardziej uśmiechnięci, a chrześcijanie są smutni. Dlaczego chrześcijanie są smutni? Czemu? Każdy z nas chce wysłuchanej modlitwy, każdy z nas chce widzieć otwarte drzwi i każdy chce odpowiedzi dla naszego życia. Ja też chcę i ty też chcesz. Żeby tak było, to przeklinaj w swoim życiu język przeszłości. Nie trzymaj się tego, co było wczoraj. To się nie tyczy w ogóle, wiecie czego to się tyczy? W ogóle wszystkiego. Kiedy się spotykamy w niedzielne, na przykład nasze tutaj szabatowe nabożeństwo, to nie możemy liczyć na zeszłoniedzielne namaszczenie, tak? Bo to jest przeszłość. To już jest coś, co się wykonało. To jest temat tak naprawdę zamknięty. To jest temat w ogóle zeszłej niedzieli. To jest temat zeszłej niedzieli. Ta niedziela będzie tak wyglądała, jakie namaszczenie rozpalimy. Ta niedziela będzie tak wyglądała, jak będziemy się modlić. Ta niedziela będzie tak wyglądała, jak będziemy zaangażowani. Ta niedziela będzie wyglądała tak, jak żyliśmy przez cały tydzień. Ona nie będzie inaczej wyglądała. Jeśli każda niedziela jest słabsza, to świadczy w ogóle o tym, że w tygodniu żyjemy słabszym życiem niż tydzień wcześniej.
że jest coraz większe obciążenie, że jest coraz większy w ogóle ciężar. Czemu? Wiecie, że kiedy przychodzi przełom, kiedy przychodzi to coś, co właśnie mówimy o, czuję jakby niebo było otwarte, w ogóle całe moje ciało się rozluźniło, w mózgu mi się w ogóle poluźniło. To jest coś, kiedy spada z nas ciężar. Kiedy zrzucamy w realny sposób z siebie pewnego rodzaju obciążenia. A więc przeklnij w swoim życiu język przeszłości. To nie wystarczy tylko wyznawać tą prawdę, że stare przeminęło. Oto Bóg wszystko uczynił nowym. Pytanie, czy ty masz to nowe? Czy ty doświadczasz tego nowego? Czy ty żyjesz tym nowym? Czy żyjesz po prostu jakimś religijnym życiem? To mocne, to powiedział Artur, i od jakiegoś czasu te słowa mówimy cały czas. Mamy własną religię. Stworzyliśmy własną religię. Stworzyliśmy, to my stworzyliśmy to środowisko. Jego nikt nie stworzył. To my jesteśmy odpowiedzialni za to środowisko, które stworzyliśmy. My teraz, jak byliśmy we Włocławku na ewangelizacji, przychodzi do nas taka Romka i mówi, wow, mówi, ale fajnie, że jesteście w ogóle tutaj, że ewangelizujecie, mówi, miło tak się patrzy, mówi, my to mamy takie spotkania tam co niedzielę, mówi, niedzielne nabożeństwo i środowe modlitewne. Wiecie, a ja tak w ogóle tak se z nią stoję i gadam, mówię, wow, faktycznie, popatrzcie w ogóle, czy chcemy, czy nie chcemy, to wszyscy w to wpadamy, nie? Że o, mamy niedzielne nasze nabożeństwo, nie? I środowe tam modlitewne, tudzież jak tam jest inny pastor, to czwartek rzuci, że czwartek będzie modlitewny. Ale zazwyczaj w ogóle, jak sobie przeanalizujemy różnego rodzaju kościoły, spojrzymy w ogóle w ich grafiki, spojrzymy w ogóle w to, jak oni funkcjonują, to zazwyczaj jest tak w ogóle, że jest niedzielne spotkanie i środowe modlitewne, nie? I po prostu środowe gdzieś tam modlitewne. Izajasz 42:14. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć. To są ważne słowa proroka, który właśnie mówi o tym, aby domykać wczoraj, aby nie wspominać rzeczy dawnych i aby mówić do swojej pustyni, aby właśnie nie uważać to, że no, za to milczenie dostanę jakiś order, że teraz będę milczał w ogóle i coś tam się po prostu w moim życiu wydarzy. Wczoraj również na ewangelizacji taka starsza pani przychodziła i zapytałam jej, czy chciałaby pani oddać życie Jezusowi. Ona tak coś tam się spojrzała w ogóle na mnie i mówi, moje zbawienie jest w ogóle w rękach Boga. Ja mówię, o, właśnie i to jest to. Dlatego nie będzie pani zbawiona, dopóki pani w ogóle nie zmieni w ogóle sposobu swojego myślenia. Co to w ogóle znaczy, moje zbawienie jest w rękach Boga? W pani jest rękach. To pani tutaj na tej ziemi musi zadecydować, musi pani zadeklarować, opowiedzieć się, wybrać w ogóle Jezusa. I tak samo wielokrotnie jest w naszym życiu. Zostawiamy to nasze życie z Bogiem Bogu. Kiedyś jeszcze na Kasprzaka Artur zaprosił takiego człowieka, który takie świadectwo nam powiedział, proste, ale głębokie. Że jak zostawił swój ogród Bogu, to był strasznie ten ogród zaniedbany. Pełno chwastów. I w ogóle mówi, Boże, dlaczego ty się w ogóle nie interesujesz moim ogrodem? Dlaczego ty go nie pilisz? Dlaczego ty nie wyrywasz w ogóle tych dziwnych tam rzeczy z tego mojego ogrodu? Bo to nie Boża to rzecz. To nie jest to Boża rzecz. Bóg dał na krzyżu Golgoty. Pękło jego serce. Wykonało się i cała odpowiedzialność spadła na Kościół. Od głoszenia Ewangelii po szeroko pojęte w ogóle wprowadzanie Królestwa Bożego, po apostolstwo, po zmianę własnego życia. To jest zmiana zarządu. Te rzeczy już nie są w rękach Boga. Te rzeczy są w naszych rękach. Te rzeczy są w rękach moich i twoich. I przyszłość twoja jest w twoich rękach. To ty musisz kształtować swoją przyszłość. To ty musisz mówić do swojej przyszłości. To ty musisz mówić do swojego jutra. Co się teraz pojawia w twoim sercu? Ja już to wszystko wiem. No właśnie.
Ja już to wszystko wiem. No, dobrze. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć. Będę zawodzić i skomleć. Już długo milczałem, to jest czas przeszłości. Milczałem do wczoraj. Powiedz to do siebie. Nie będę milczał. Postawię moje nogi, moje życie na nogi. Najem się, bo mam władzę, aby się najeść. Uzdrowię się, bo moc została mi dana. Nie będę milczkiem rejentem przy kurcze kamerze i nie będę uważał, że dostanę za to, co? Medal. Będę milczał, to będą mówili, że jestem mędrcem. Już długo milczałem, to czas przeszłości. Zero mowy do przyszłości. Cały czas siedzenie i wspominanie przeszłych rzeczy. Stoisz właśnie i milczysz w kącie sali. Cały czas powstrzymujesz się, ale musisz sam do siebie powiedzieć: dość. 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 Nowy język zmieni twoje nawyki. Popatrzcie, tak jak na przykład uwielbiamy w niedzielę. Często jest tak, że kończy się muzyka i kończy się w ogóle wszystko, ale my się możemy rozpalać. Ty możesz być w ogóle w takim stanie modlitewnym, że będziesz przychodził w niedzielę do kościoła i tak naprawdę w ogóle nie będzie cię interesował sąsiad, nie będzie cię interesowała jakaś atmosfera, tylko ty w ogóle przychodzisz w stanie modlitewnym. Ty jesteś nakręcony, bo ty wiesz, co cię napędza. Mnie to napędza. Mnie napędza uwielbienie. Idę uwielbiać Boga. Idę do mojego domu. Idę do mojej rodziny. To jest dom modlitwy. To jest dom uzdrowienia. To jest dom uwolnienia. To jest dom chwały. To jest dom przełomów. Tak? Powiedz sam dzisiaj do siebie. Milczałem. Stałem w kącie sali. Stałem z tyłu. Bałem się podejść do przodu. Ale zmieniam to. Zmieniam ten temat. Z przodu będę. Może ktoś ci powie, nie ma tyle miejsca, żeby być z przodu. Tu jest wykładzina w ogóle odklejona. Nie martw się. To chodzi o pewnego rodzaju postawę twoją, o postawę serca, o podjęcie pewnych decyzji. Powiedz sam do siebie, dość, odcinam się od przeszłości. Biorę autorytet nad podłym, religijnym duchem wycofania. Dołączam do szyku bojowego. Stoję w drużynie wygranych. Przechodzę z tyłu naprzód. Już nie oczekuję, że właśnie dostanę medal za to, że będę milczał. Wiecie, rodziłam dwoje dzieci. Na porodówce nie jest miło. Nie jest czysto. Tam po prostu nie ma tej atmosfery takiej, że kobieta w ogóle w ciąży stoi i ona jest taka. Kobiety różnie krzyczą. Rozumiecie? Różne rzeczy w ogóle robią. Różne rzeczy w ogóle manifestują w ogóle swoim ciałem. Robią wszystko, aby dobrać jak najwygodniejszą dla siebie pozycję, aby urodzić. Jak, to jest w ogóle potężna informacja proroka Izajasza. Jak rodząca będziesz krzyczała. Nie można rodzić i nie krzyczeć. Dzisiaj kobiety nie krzyczą. Wiecie dlaczego? Z jednego powodu. Bo mamy słabsze pokolenie i słabsze kobiety. I kobiety biorą, co biorą? Blokady w kręgosłup, żeby ich nie bolało. Dlatego nie krzyczą. Ale tamta informacja, stare proroctwo Izajasza mówi w ogóle o tym, że milczałaś, że milczałeś, ale teraz jak rodząca będziesz krzyczeć, będziesz skamleć. Doświadczasz tego w modlitwie? Czy tak napierasz na nowe? Czy tak rodzisz nowe? Jak rodzisz nowe?
Wiecie, to jeszcze pamiętam z Kasprzaka, jak mówiliśmy, służbę swoją należy urodzić. To trzeba urodzić. Coś nowego trzeba urodzić. A coś, co się urodziło, jest widoczne. To nie jest niedostrzegalne. To jest widoczne. Weź autorytet nad religijnym duchem wycofania. Dołącz do szyku bojowego. Stawaj w drużynie wygranych. Przechodź z tyłu naprzód. I prorok daje takie porównanie kobiety rodzącej, czyli osoby, która milczała, osoby, która nic nie robiła w swoim życiu, osoby, która nie budowała swojego życia, osoby, która nie wprowadzała pewnych prawd do swojego życia, tylko tak po prostu sobie żyła. Wiecie, tak bardzo często, łatwo, takim ślizgiem przechodzi się w takie religijne właśnie życie. Przychodzimy, często mówimy to, głosząc Ewangelię, mówimy to do całego systemu katolickiego. Ludzie, przecież to nie chodzi o to, abyście byli co niedziela obsługiwani. Przecież to w ogóle nie chodzi o to, abyście tylko chodzili, żeby ktoś tam wam coś odpukał, weźmiecie opłatek, wyjdziecie i dalej jak gdyby takie samo życie. Ale pytanie, czy będąc też w ruchu przebudzeniowym, nie biorąc w ogóle odpowiedzialności za pewne w ogóle rzeczy w swoim życiu, czy nie wpadamy właśnie w taką mentalność? Właśnie bycia obsługiwanymi religijnie. Chcę ci powiedzieć, że kiedy diabeł okrada ciebie, a ty milczysz, to nie jest to pokój, tylko to jest religijne wycofanie. Zgadzacie się z tym? To jest siedzenie w jakiejś komnacie śpiącej królewny. To nie tak. To nie tak, kiedy diabeł ci siedzi na głowie, kiedy, nie wiem, żona przyprawia ci rogi, kiedy usiadł ci w ogóle na konto, kiedy cię okrada z radości życia, kiedy nie doświadczasz i nie przeżywasz prostych prawd, stałeś się religijnym, wykutym na blachę faryzeuszem i milczysz sobie, to jest to religijne wycofanie i religijny letarg. Ale prorok mówi, żeby zacząć mówić, nie milczeć, nie będę milczał. Życie i śmierć jest w mocy języka. Życie i śmierć jest w mocy języka i tego należy doświadczać, żeby językiem w ogóle swoim rozpalać i mówić do każdej dziury, i mówić do każdej pustyni. Przejście ze starego do nowego, kochani, jest radykalne. Tak jak stare życie nasze umarło wraz z Chrystusem, tak przejście ze starego do nowego musi być radykalne. To nie jest to przejście, które po prostu jest takim tak zwanym krokiem plażowym. Nasza Sunia teraz miała gorączkę. Miała gorączkę, Sara do mnie dzwoni, mamo, mówi, pies ma gorączkę, ja mówię, dobrze, ja wracam z Warszawy, musisz po prostu z nią iść do weterynarza. Charakter naszej Suni jest taki, że ona jest bardzo radosna, bardzo ekspresyjna, szczęśliwa, wita nas, całuje, po prostu, wiecie, liże, no w ogóle szczeka, jest po prostu bardzo miła. Natomiast kiedy dostała tej gorączki i ja przyjechałam w ogóle pod dom, to ona nawet nie zaszczekała, ona nie przywitała się w ogóle ze mną, w ogóle chodziła taka, pyszczek miała w ogóle zwieszony, w ogóle chodziła taka, wiecie, taka nie mota w ogóle. Jedyną rzeczą, co zrobiła, to tak delikatnie w ogóle pomerdała tylko ogonkiem. Na dokładkę jeszcze dostała jakiś antybiotyk, w ogóle dostała uczulenia, spuchła. To owczarek szetlandzki, ona jest taka jakby lisek. Pyszczek powinna mieć taki tutaj dłuższy, spuchła. Mordka jej się zrobiła taka jak u tego czał-czał, taka w ogóle tęga, usta spuchnięte, oczy w ogóle, wiecie, czerwone. I tak wielokrotnie chodzą ludzie. W takim letargu właśnie. Tak jakby mieli jakąś gorączkę religijną. Jakaś gorączka. Ty w ogóle wiesz, o co chodzi w Królestwie Bożym? Ty w ogóle wiesz, o co w ogóle chodzi? Czy ty w ogóle jeszcze pamiętasz wczorajszą modlitwę? Czy ty pamiętasz w ogóle deklarację z zeszłej niedzieli? Czy ty w ogóle pamiętasz? Czy to jest do ciebie takie w ogóle? Właśnie takie coś. Tam sobie coś powiedziałem. Przejście ze starego do nowego jest radykalne. Ludzie przyszłości
to ludzie, których właśnie się człowiek łapie, rozumiecie, o co chodzi, i się właśnie do nich mówi, nie puszczę cię, aż mi nie pobłogosławisz. Bo ludzie przeszłości mają to do siebie, że tworzą demoniczną atmosferę. Bo oni żyją tym, co było wczoraj. Oni są pamiętliwi. Oni są zawistni. Oni są pełni wzgardy. Ludzie, którzy żyją dniem właśnie wczorajszym. Pokaż swoją prawdziwą twarz. Pokaż, kim jesteś. Nie chowaj się za maskami. Pokaż tak naprawdę, za co dasz się pokroić. Za co dacie się pokroić? Każdy musi na to pytanie sobie odpowiedzieć. Za to, za co dasz się pokroić, to jest coś, co kochasz. To jest coś, co jest dla ciebie ważne. To jest ten element, do którego cię nikt nie będzie musiał pchać. To jest ten element, o który ty będziesz dbał. To jest ten element, o który ty się będziesz modlił. To jest ten element, o który ty będziesz pościł. To jest właśnie to. Co cię kręci? Co cię napędza? Do czego tak naprawdę bije twoje serce? Do czego bije twoje serce? Halleluja, Jezus żyje w nas. Śmierć straciła swoją moc, Jego grób dziś pusty jest. Prorok daje nam bardzo mocne porównanie, abyśmy nie dali się wkręcać. Nowe jest widoczne. Z nowego będziesz się cieszył. Z nowego będziesz jadł. Nowe cię będzie zasilało. I może być tak, że nagle z milczącego mędrca przy kolumnie staniesz się człowiekiem, który będzie chciał prowadzić. Izajasz 42,16. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi. Ich poprowadzę ciemność, przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Czyli tak naprawdę stajesz się odpowiedzią w ogóle dla innych. Kiedy mówisz do przyszłości, kiedy wiesz, dlaczego bije twoje serce, dla jakiej sprawy bije twoje serce, to tak naprawdę stajesz się odpowiedzią, stajesz się człowiekiem, który zaczyna prowadzić. I tak naprawdę kreujesz ruch i zaczynasz zmieniać bieg rzeczy. Izajasz 42,17. Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych. Wy jesteście naszymi bogami. To, co czcisz, będzie ci udzielało ze swojego. Często przytaczamy tą informację, że to, co czcimy, to przyciągamy do siebie. To, co czcisz, będzie ci udzielało z tego, co niesie. To jest po prostu Boża zasada. To, co czcimy, to przyciągamy do siebie. Wejście nasze w realne nowe rzeczy zawsze czyni różnicę. Kiedy ludzie odpowiadają na przynaglenie Boże, wchodzą w ruch. Nie bądź marudą, która siedzi tak naprawdę w przeszłości. Tylko wiecie, trzeba odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie, czego ja w ogóle chcę? Ja wiem, że troszkę lat zleciało i wody upłynęło i za nami jest mnóstwo różnego rodzaju w ogóle wydarzeń i tak dalej, ale sam dla siebie, bo wiecie, marny jest los człowieka, który próbuje pozyskać cały świat, a na duszy swojej szkodę ponosi. Wiecie, jak wtedy jest ciężko, jest smutno, nie chce się żyć, każdy poniedziałek jest niedobry. Każde zapukanie do drzwi jest niedobre. Kurier nie taki przyjechał, gazownik nie taki przyjechał, pies się załatwił nie w tym miejscu, co trzeba. Jakoś tak w ogóle, promocji zero, nic mi się nie udaje, wszystko mi się psuje. Musisz wiedzieć, dla jakiej sprawy bije twoje serce, za co dasz się pokroić, co jest twoje. List świętego Pawła do Filipian 2,13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. W miejscu chcenia i pragnienia spotkasz Boga. Amen. W miejscu chcenia i pragnienia spotkasz Boga. W środę
przytoczyłam stare moje świadectwo związane z chorobą mojej mamy. Moja mama kiedyś trafiła do szpitala. Ja byłam młodym wierzącym. Prowadziliśmy z Arturem wtedy pierwszy kościół w Szczypiornie. I wiecie, ja emocjonalnie byłam połączona z moją mamą. I lekarz w ogóle powiedział, że moja mama nie przeżyje. W zasadzie nie dawali mojej mamie szans na przeżycie nocy. Ale za każdym razem, kiedy myślę o tym wersecie, że Bóg to właśnie daje chcenie i wykonanie, pamiętam, jak ja z jakim wywieszonym ozorem ja jechałam do tego szpitala modlić się o moją mamę. Towarzyszyły mi wszystkie emocje. Pomodliłam się o moją mamę w taki sposób, że po prostu ja chciałam, żeby ona żyła. I wiecie to z mojego świadectwa, że do mojej mamy wróciły funkcje życiowe, mama przeżyła. I wtedy jako taki młody wierzący ja dostaję taki impuls, taką informację, że tak ma ci zależeć, tak masz się modlić, tak ma ci zależeć i tak po prostu masz się modlić. Kiedy coś jest nasze, kiedy jakaś sprawa jest nasza, kiedy bierzemy za nią odpowiedzialność, to jest tak jakby perła w naszym ręku. Popatrzcie, jak jesteście na ulicach, w jaki sposób w ogóle głosicie Ewangelię i w jaki sposób rozmawiacie z ludźmi. No właśnie, jaki mamy stosunek do bezdomnego, jaki mamy stosunek do pijaka, jaki mamy stosunek tam powiedzmy do osoby w ogóle krzyczącej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy właśnie, takie małe właśnie sprawdziany. Czy jestem człowiekiem dla człowieka? Czy jestem człowiekiem dla człowieka? Czy naprawdę mi zależy na tej ewangelizacji? Czy to jest moje? Czy ja biorę za to odpowiedzialność? Czy dla tej sprawy bije moje serce? Czy ja po prostu ewangelizuję dlatego, że tutaj się ewangelizuje? Tak jak powiedział Artur, zawsze będziemy motywować i popychać do służby. Ale wy musicie wiedzieć, co jest wasze. Ty musisz wiedzieć, co jest twoje. Ty musisz wiedzieć, co jest twoje. Bo dla tej rzeczy, dla której bije twoje serducho, to ta rzecz, ona będzie przez ludzi rozpoznawalna. I to właśnie tą rzeczą będziesz błogosławił drugiego człowieka. Tą rzeczą będziesz błogosławił drugiego człowieka. Wiecie, jak często idziemy na przykład do urzędu, nie? I spotykamy takiego urzędnika. Winni tam nam pomagać, winni nam tam odpowiadać na różnego rodzaju w ogóle pytania i tak dalej. A czasami wchodzimy, no i ludzie są tak po prostu nieprzyjemni, zachowują się tak, że człowiek w ogóle wchodzi i się boi odezwać. W ogóle, przepraszam, w ogóle, pomogłaby mi pani tutaj. Hej, przerwa teraz! Jezu, w ogóle kosmos. A potem spotykamy w tym samym urzędzie przyjemnego urzędnika i często mówimy, o, ten to z powołania, nie? Ten to z powołania, z tym mi się fajniej porozmawiało, ten w ogóle mi jakoś tak odpowiedział, że w zasadzie teraz wszystko w ogóle rozumiem. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie, a więc w miejscu chcenia i pragnienia spotkasz Boga. To jest mocne. W miejscu chcenia i pragnienia spotykasz Boga. Czego ja tak naprawdę chcę? Czego ja tak naprawdę chcę? Muszę te chcenie nazwać. To pragnienie muszę nazwać. Muszę temu jakieś imię nadać. Bo tam Boga spotkam, bo tam będę po prostu miał wykonanie pewnego zadania. Łaska jest w tym, że my przynosimy jedzenie, przynosimy pokarm. Pokarm jest dobry, to tak jak Bóg dał nam wszystko w Jezusie i przygląda się po prostu na nas, co my robimy. I tak samo, kochani, ja zrzucam z siebie też pewnego rodzaju odpowiedzialność za decyzje, które wy podejmujecie. Bo nie mój to ciężar, absolutnie. Każdy z nas swój ciężar poniesie. Ja odpowiem za własne życie. Wy odpowiecie za swoje życie. Każdy z nas jest w jakimś miejscu. Każdy z nas coś przechodzi.
Każdy z nas doświadcza różnego rodzaju burz w ogóle w swoim życiu. Ważne, żebyśmy zobaczyli, czy to jest moja burza spowodowana moimi decyzjami, czy są to burze spowodowane tym, że połączyłem się z takimi ludźmi i po prostu ta burza również dotknęła mnie. Także zostawiam was z tym słowem. Może kiedyś będziecie go chcieli sobie do czegoś użyć. Myślę, że tak, więc amen.